Już wróciłem. Ciekawe, jak wyizolować poszczególny element, Basia pyta. Więc jeżeli chodzi o wyizolowanie elementu, to możemy sobie zawsze wejść w widok, edycja komponentu i ukrój pozostałą część modelu. To jest dokładnie ta funkcja. Słuchajcie, gdzie będziecie mogli obejrzeć do niedzieli to nagranie? No tu, gdzie aktualnie się znajdujecie. Kawusia jeszcze jest, dziękuję za pytanie, Wiktorio. Generalnie po naszym streamie, po dzisiejszym streamie, jak zakończymy już nadawanie, film będzie się buforował. Zwykle trwa to od pół godziny do tam powiedzmy do półtorej, w zależności od tego, jak długi jest film, bo czasami robimy to takie dłuższe troszeczkę spotkania, no to wówczas to się dłużej buforuje i przez pierwszych tam powiedzmy krótki okres dostępnych jest tylko ostatnie 2 godziny streama. A później wskakuje już w pełnej rozdzielczości, dostępne dla Was na stronie eventu. Także będziemy mieli, słuchajcie, na stronie dzień pierwszy, dzień drugi, dzień trzeci i każdy z nich będzie się pojawiał wraz, że tak powiem, z kolejnymi dniami. Więc obejrzeć będziecie mogli dokładnie w tym samym miejscu, w którym aktualnie się znajdujemy. Jedyna różnica, której nie będzie, jedyna różnica, która będzie, to będzie brak czatu, tak? Czyli nie będziemy mogli się komunikować. Ale jeśli chodzi o dostępność i obejrzenie tego, to nie ma problemu, możecie sobie najzwyczajniej w świecie obejrzeć na bieżąco to, o czym teraz rozmawiamy. Kawusia, bardzo dobra rzecz, zawsze 12 godzina, chociaż wczoraj robiłem o 13. To jest taka obligatoryjna. Dobrze, słuchajcie. To teraz, tak naprawdę, wykorzystując to, że mamy już gotowe te modele, czy mamy te okna wrzucone w nasz projekt, ja bym chciał stworzyć sobie kopię tego mojego dolnego. Z tym, że pokażę Wam jeszcze jedną bardzo ciekawą rzecz. Otóż mamy możliwość niejako tworzenia kolejnych instancji, które będą dziedziczyć po sobie poszczególne parametry. Ja bym chciał, żebyśmy tą grupę zamienili na komponent. Co prawda, będzie się to wiązać z tym, że będziemy musieli ją najpierw rozbić, a później zamknąć komponent, bo nie chcę, żeby była taka sytuacja, że musimy się doklikiwać do poszczególnych elementów naszego modelu. Czyli teraz, żeby ten nasz element, który mamy, to okno, zamienić na komponent, dobrze jest najpierw rozbić grupę. Czyli klikamy sobie na tym o naszym oknie, prawym klawiszem myszy i robimy rozbij. Nie klikamy nic więcej. Rozbiliśmy tylko i teraz mamy pewność, że zaznaczone są wszystkie komponenty, które wchodzą w skład tego naszego okna, więc teraz wybierzmy albo prawy klawisz myszy, albo po prostu skrót klawiszowy G. Po kliknięciu skrótu klawiszowego G mamy automatycznie pojawiające się okienko do tworzenia komponentów. No i teraz wpiszmy sobie, że to nasze okno ma być oknem o nazwie okno. I na przykład dodajmy mu jeszcze jakiś tam dodatek, fix. Jest to okno nieotwieralne. W ogóle tutaj zrobimy wszystkie fixy, a w naszej docelowej wizualizacji pozamieniamy sobie na inne, bo one już są w tych waszych plikach, które otrzymaliśmy. I teraz jaka jest zaleta? Zróbmy sobie drugą kopię tego naszego okna, czyli przesuńmy sobie tą naszą kopię nad nasze okno, czyli z kontrolem po prostu klikamy sobie w kontrol i przenosimy je sobie wyżej. I teraz ja bym chciał po pierwsze zwiększyć szerokość zarówno szyby, jak i futryny, czyli żeby wejść w edycję, nie możesz wyciągnąć szyby z okna. Czym się golę? No maszynką się golę. Klikamy sobie dwukrotnie i teraz mamy tutaj w środku jeszcze też dwa elementy. No to, żeby teraz przeedytować sobie jeden z tych elementów, klikamy w niego dwukrotnie, żeby wejść w edycję samego tego komponentu. I teraz zobaczcie, że mamy możliwość zaznaczenia pojedynczych elementów. Tak, czyli możemy sobie każdą z tych ścian oddzielnie po prostu zaznaczyć. I chciałbym Wam pokazać, że mamy możliwość przy pomocy narzędzia przesuń przenieść dopasować to nasze okno, tego fixa, do naszej wnęki okiennej. W jaki sposób to zrobimy? Otóż wykorzystamy do tego tak zwaną ramkę zaznaczającą. Czymże są ramki zaznaczające i z czym je się je? Otóż, zaznaczając nasz plik, nasz element w naszej grupie, ramką, którą będziemy tworzyć sobie, tutaj usunę to, co mamy, ramką, którą powiedzmy, zaczniemy sobie rysować od tego narożnika i będziemy przeciągać ją w tym kierunku, czyli w prawą stronę, stworzy nam się tak zwana ramka typu window. To jest ramka, która zaznacza nam wszystkie geometrie, które znajdą się wewnątrz tej ramki w całości. I to jest kluczowe.
ponieważ w całości, jeżeli stworzy sobie taką ramkę, to zobaczcie, znajdą się tylko elementy, które są w całości. Jako że te linie, one się nie znajdują w całości w mojej ramce zaznaczającej, czyli jak zrobię sobie od prawej do lewej, przepraszam, od lewej do prawej, to zaznaczą się tylko te krawędzie, które będą w całości. I teraz wykorzystując funkcję Move'a, czyli wybiorę sobie teraz narzędzie przesuń, przenieś, to są te cztery strzałeczki, mogę sobie najzwyczajniej w świecie przesunąć moje okno w prawą stronę, tak? Dodatkowo pamiętajcie o blokowaniu osi, bo to jest kluczowa kwestia. Będę z uporem maniaka wam jeszcze to powtarzał, ale blokujcie sobie osie w konkretnym kierunku. W moim przypadku jest to strzałeczka w prawo, czyli czerwona oś. No i wyszukuję sobie teraz krawędzi charakterystycznej, czyli dokładnie to miejsce. I dokładnie ten sam element zrobię z tym moim oknem wewnętrznym. Czyli klikam sobie dwukrotnie w szybę. Ponownie, słuchajcie, zaznaczamy od lewej do prawej, to jest kluczowe. Możemy też od dołu, od lewej do prawej, zadziała dokładnie tak samo. I znowu wybieram sobie narzędzie przesuń, przenieś i dopasowuję sobie, blokując się na czerwonej osi tutaj do tej wewnętrznej futryny. I w tym momencie, zobaczcie, mam już okno dopasowane i nie tylko dolne, ale też górne, tak? Czyli w tym momencie, zobaczcie, że jesteśmy w stanie sobie właśnie korzystając z dobrodziejstw komponentów, zrobić taki myczek. To jest takie, powiedzmy, udogodnienie, które pozwala nam właśnie na hurtową manipulację poszczególnymi elementami. Wchodząc w komponent, ukrywa się cały model. Jak go pokazać? Ctrl U. Stworzyliśmy sobie skrót klawiszowy. Ctrl U chowa nam komponent, Ctrl U odkrywa. Jeżeli nie zrobiłaś sobie skrótu klawiszowego, wchodzimy sobie w widok, edycja komponentu, ukryj pozostałą część modelu. Dobra, słuchajcie, to teraz jako, że mamy już kolejną geometrię konstrukcyjną, którą mamy w modelu, no to najzwyczajniej w świecie przeedytujmy sobie pięterko, tak żeby tutaj dodać nam ścianę nad oknem. Możemy sobie najzwyczajniej w świecie zrobić linię, pokusa, możemy wziąć tą linię z góry, wykorzystując po prostu jej kopię, przesunąć ją w to miejsce, to jest jedna z opcji, słuchajcie. Druga z opcji to jest poprowadzić sobie linię konstrukcyjną do tego miejsca i przy pomocy narzędzia linia po prostu zrobić przecięcie. Jak widzicie, SketchUp pozwala wam na różne rozwiązania, tak? Czyli możemy sobie najzwyczajniej w świecie użyć różnych dróg do dojścia do tego naszego elementu, który chcielibyśmy osiągnąć. W moim przypadku pokazałem wam, jak zrobić to w dwóch różnych wariantach. Pierwszy z nich to było po prostu skopiowanie pojedynczej geometrii należącej do modelu i położenie jej po prostu w inne miejsce. Ewentualnie możemy, tak jak już wcześniej wspomniałem, zrobić sobie linię konstrukcyjną, na niej oprzeć nasz kawałek linii i wyciągnąć sobie w to miejsce. I razem możemy sobie już później pozostałe elementy pousuwać. Czasem zamiennie używam skrótu klawiszowego O. To jest dokładnie to samo, co w waszym przypadku Ctrl U. Będę się starał pamiętać, żeby używać tego Ctrl U. Dobra, co my tu mamy? Możemy sobie zrobić podwójne okno, możemy sobie zrobić też takiego fixa. Tutaj akurat nam podwójne okno będzie ładnie pasować, więc sobie najzwyczajniej w świecie zablokujemy wejście do naszego budynku. No i mamy to, słuchajcie, mamy już okna, mamy już w zasadzie praktycznie kompletną geometrię. Jako że skoncentrujemy się na zrobieniu wnętrza, nie będziemy robić chociażby okna w tym miejscu do balkonu, nie będziemy robić balustrady, ale chciałbym, żebyśmy zrobili ogród. Na razie sobie ukryję ten mój plan i właśnie ten ogród, żeby zrobić, musimy użyć pewnej funkcji, która z jakiegoś powodu nie jest zbyt często używana. Mamy w SketchUpie coś takiego, co nazywa się ukształtowanie terenu. Jest to takie pseudoorganiczne modelowanie, nazywam je pseudo, ponieważ tam nie mamy takich funkcji, które nam w jakiś tam super sposób zmiękczają nam krawędzie, ale jest to sposób w zupełności wystarczający, żeby oddać nam rzeźbę terenu, której potrzebujemy. I zobaczcie. Słuchajcie, ja zawsze robię Ctrl S, jak nie patrzycie. Ale nie, tym razem macie rację, warto jest sobie nasz model zapamiętać. Nazwijmy go budynek.
Naprawdę, Paweł napisał, że bawi się w SketchUpie od 2013 roku i nie używał nigdy ukrywania pozostałej części modelu. No, nie wiem, jak się uchowałeś do tego miejsca, ale no widać, lubisz się męczyć. Dobrze, słuchajcie. Na naszym rysunku, który mamy w tym miejscu, mamy informację o tym, że mamy wielkość działki dokładnie 17 na 21 metrów. I teraz zrobimy sobie na tej działce, może nie idealne odwzorowanie tego stawku, ale jakiś tam stawek zrobimy, jakieś górki sobie pododajemy, bo pamiętajcie, że tutaj w naszej wizualizacji, jak się przybliżymy troszeczkę, to mamy taką. Oj, super, jeszcze raz spróbuję się przybliżyć. To mamy tutaj taką sadzaweczkę. Tutaj znajduje się taka sadzaweczka i tą sadzaweczkę chciałbym, żebyśmy sobie zrobili. Ona chyba jest też widoczna z widoku z łazienki. Tutaj ją będziemy widzieć. Ona sobie tutaj siedzi. Mamy wodę wrzuconą i tam pływają sobie karasie. No to my sobie teraz tą sadzaweczkę zrobimy. I żeby ją zrobić, słuchajcie, muszę wam opowiedzieć troszeczkę o tej funkcji ukształtowanie terenu. Ono znajduje się tutaj, ukształtowanie powierzchni, to jest taki no, standardowy kawałeczek modelowania, który mamy. Kaczuszki. Ale co chcecie od karasi? Karasie są spoko. Dobra, zaczynamy od podstaw, czyli wyszukujemy sobie w naszych paletach narzędzi ukształtowanie terenu i nas będą interesować dwie rzeczy: modelowanie od podstaw oraz modelowanie. Czyli mamy tutaj przycisk od podstaw i modelowanie. Nie pamiętam dokładnie, czy w Macach nie jest tak, że musicie sobie te ikonki wyrzucić pojedynczo na waszą płaszczyznę, ponieważ w najczęściej używanych narzędziach nie będziecie mieli takiego gotowego paska. Wyprowadźcie mnie z błędu na czacie, jeżeli się mylę, ale wydaje mi się, że właśnie nie macie gotowej palety, tylko macie pojedyncze ikonki. I nam będzie zależeć na ikonce od podstaw i modelowanie. Więc słuchajcie, na czym polega w ogóle ukształtowanie terenu? Pierwsza rzecz, którą po kliknięciu od podstaw musicie podać, to zobaczcie za mną. Ja się teraz wywalę na chwilę, mnie nie będzie. Po kliknięciu w od podstaw, zobaczcie, macie odstępy siatki. Domyślne odstępy siatki są, z tego co pamiętam, co 3 metry. Musimy zmienić to sobie na 50 cm, czyli wpiszmy teraz 50 cm, zanim położymy pierwszą kreskę. Tak, bo w tym momencie od pierwszego kliknięcia automatycznie rysujecie już z odstępem siatki, który macie tu ustalony. Więc jeżeli tam jest 300, to automatycznie będziecie rysować odstęp siatki co 3 metry. Nas taka rozdzielczość nie interesuje, chcemy mieć co 50, a jeżeli będziecie mieli zapotrzebowanie na większą rozdzielczość, to po prostu zmniejszcie sobie odstępy siatki. Ale te 50 cm jest takie optymalne dla terenu, który znajduje się na zewnątrz i nie jest jakiś taki super, super precyzyjny. Gdzie jest paleta? Wiedziałem. W angielsku będzie to sandbox. I wejdźcie w widok paski narzędzi. Tutaj Agnieszka podpowiada. Dobra, na chwilę się za daleko w czacie cofnę. Wybaczcie. Dobra, słuchajcie, mamy ustawione odstępy siatki i klikamy sobie w narożnik naszego budynku i lecimy w lewą stronę po zielonej osi. Zobaczcie, że mamy podaną długość i my tą długość chcielibyśmy zrobić na dokładnie 17 metrów. Czyli wpisujemy na przykład 17 m i SketchUp potraktuje nam to jako 17 metrów. Oczywiście możemy wpisać 17 1700 czy tam 17 tysięcy. No, dalej wpisz 1700 i zadziałało 1700. Dobra, i teraz lecimy sobie w drugą stronę i tutaj mamy już wielkość 21 metrów, czyli wpisujemy sobie 2100. I powstanie nam taka siateczka. Powinna powstać. Mogę to zrobić jeszcze raz. Jak zrobić paski na górze, dole i po boku? Mówisz o paskach narzędzi. Jeżeli chodzi o paski narzędzi, słuchajcie, to z tej strony to jest duży pasek narzędzi i on się przykleja poprzez dwukrotne kliknięcie w niego, czyli w górny pasek narzędzi sobie przyklejasz. A jeśli chodzi o dolny, który ja mam tutaj V-Raya wrzuconego, to tutaj wymaga pewnego triku. Musisz być w SketchUpie, który nie jest zmaksymalizowany. Wówczas będziesz w stanie sobie te paski narzędzi tutaj przyklejać, bo w momencie, jak maksymalizujemy SketchUpa, strasznie trudno jest tu znaleźć to miejsce, w którym będziesz mógł dodać te paski. Także zawsze od zmaksymalizuj, czyli
To się przywróć nazywa. Przywróć z ketchupa i wtedy będziesz mógł sobie te paski po prostu tutaj poukładać. Taki hint ode mnie. Dobra, słuchajcie. No to teraz dobrze by było standardowo pracować na odwrotnej stronie. No to tutaj przywołujemy w pamięci, jak się zaznaczało całość, czyli klikamy trzykrotnie na tą naszą powierzchnię, prawy klawisz myszy i odwracamy płaszczyzny. OK? No i teraz, słuchajcie, jesteśmy w takiej siateczce, mamy podzieloną tą naszą płaszczyznę na sporą liczbę kwadratów. Mnie by interesowało zaznaczenie kilku tych tutaj. Czyli z kontrolem sobie robię jakieś takie większe zaznaczenie. I teraz szykujcie się do lekkiego sfryzowania modelu, ponieważ jest taka no, duża szansa, że wam się model po prostu delikatnie przywiesi. Dlatego warto jest sobie zapamiętać, tak faktycznie, tak jak zasugerowała jedna osoba, że warto zapamiętać ten model. Zaznaczamy sobie taką połać. Ona nie musi być duża, generalnie głównie chodzi o to, żeby stworzyć sobie tutaj model takiej sadzaweczki i klikamy w przycisk modelowanie. To jest przycisk modelowanie. I musimy się uzbroić chwilkę cierpliwości, bo pojawią nam się takie żółte kropy, z tym, że one pojawią się dopiero po jakimś czasie. Pojawią się albo nie pojawią. Powinny się pojawić. Widzę, że się nie chce pojawić. No właśnie, zawiesił mi się SketchUp. No, funkcja nie jest najskuteczniejsza, ale miejmy nadzieję, że uda nam się ją uruchomić. Niekoniecznie musi być to związane z wolnym kompem, ale generalnie... Dobrze, że zapisałem model. Dobra, pojawił się. Tak, mam nielegala, słuchajcie. Nie no, żarcik. I teraz ważne jest, jeżeli macie tutaj taką wielką chmarę żółtych punktów, to musicie zmienić sobie promień. Musimy zmniejszyć promień. W moim przypadku jest to 150 cm, więc te kropki są dokładnie, one zanikają w odległości mniej więcej 150 cm. No i teraz słuchajcie, możemy sobie najzwyczajniej w świecie po prostu ten model troszeczkę obniżyć. Wychodzimy z funkcji przez Escape'a. Chyba, że nie wyciągnę. Już wiem, co się stanie. Właśnie za chwilę powiesi mi się SketchUp, ale to się zawsze objawia tym, że zobaczcie, co się dzieje z moim komputerem teraz. Nie wiem, z czego to wynika, ale bardzo często zdarza się, że przed backsplatem właśnie dzieją się takie rzeczy i dodatkowo jeszcze przestają mi działać skróty klawiszowe. No i właśnie taką sytuację mam w tej chwili. Czyli w tym momencie muszę zapisać mój model, bo widzicie, nowa wersja pozwala zapisać jeszcze model, zanim się wysypie całkowicie. Robię zapisz, muszę zamknąć SketchUpa, zaraz dostanę backsplata, jak znam życie. Jest i backsplat. No i muszę jeszcze raz sobie otworzyć mój model. Ewelina zapytała, czy w SketchUpie można zmienić domyślną lokalizację na półkulę południową? Generalnie lokalizację można, ale jeśli chodzi o wiedzę na temat tego, gdzie znajduje się północ, no to już ci w zupełności daje możliwość regulacji, że tak powiem, cienia w związku z położeniem naszego modelu, bo pamiętajcie, że w SketchUpie zawsze, ale to zawsze, północ będzie wskazywana przez zieloną linię. To jest zawsze północ. Tak, czyli generalnie jakkolwiek byśmy sobie naszego modelu nie zrobili, to zawsze północ będzie osadzona właśnie w kierunku zielonej linii. Dobra, otwieram sobie mój plik. Dzień pierwszy, modelowanie. Ciach. Dobra, mamy już. I zobaczcie, od razu żwawiej mój komputer chodzi, bez problemu się tutaj odnajduje. Dobra, wracając do naszego bajorka, które chcieliśmy dodać. Dodajmy sobie jeszcze no, powierzchnię wody. I teraz tak, jeśli chodzi o powierzchnię wody, to ja to zwykle robię po prostu na dodatkowej bryle, czyli najzwyczajniej w świecie rysuję sobie w oparciu o już istniejącą geometrię po prostu jakąś płaszczyznę, wziąłem sobie po prostu zwykły prostokąt. Dobrze by było, jakby ten prostokąt, on tu obejmował całość.
i wyciągam go sobie. Nie wiem, dajmy na to, nie wiem jaka jest głębokość tej sadzawki, bo to robiłem na czuja, jest 80 cm niecałe, więc zrobię sobie moją bryłę wody na 80 cm i słuchajcie, dodam to sobie do grupy, tak, czyli grupuję to sobie poprzez funkcję Ctrl-G i co musimy zrobić? Musimy odrobinkę ją obniżyć, żeby te krawędzie, które narysowaliśmy, one stworzyły nam niejako taki, powiedzmy, troszeczkę zejście, taki brzeg. Czyli wybieram narzędzie przesuń, przenieś i moją wodę po prostu delikatnie obniżam. Słuchajcie, mogliśmy tutaj tak naprawdę na ten model nałożyć inaczej, mogliśmy to zrobić z płaszczyzny. Z tym, że od razu mówię, że gdybyśmy to zrobili z płaszczyzny, to przy nadawaniu wireju właśnie właściwości wody nie będziemy w stanie zrobić przeźroczystości. A w sytuacji, jeżeli chcielibyśmy nadać jakąś przeźroczystość, to dobrze będzie właśnie stworzyć sobie bryłę. Bo pamiętajcie, wszystkie elementy typu szkło, woda, wszystko co ma przeźroczystość, musi mieć grubość ze wszystkimi płaszczyznami na zewnątrz. Tak? To jest taka kluczowa kwestia. Dobra, słuchajcie. Aleksandra pisze, że u niej żółte kropki robią się na siatce na całości. Dlaczego? Ponieważ masz strasznie duży promień wygięcia. Tak? W sytuacji, jeżeli powiedzmy, ja tu sobie teraz będę chciał zrobić jakieś górki, zaznaczam sobie te dwa elementy, na przykład tutaj, tutaj, zrobię sobie jakieś tam, powiedzmy, fragmenty, które sobie wypchnę, to po kliknięciu, o, zniknął mi pasek narzędzi, paski narzędzi, ukształtowanie terenu, gdzie ty tu jesteś, ukształtowanie powierzchni, zamknij, ok, wejdę sobie teraz w modelowanie. Pewnie masz taki efekt. To wynika z faktu, że masz promień wygięcia, w moim przypadku jest to 10 metrów. No i faktycznie tak to będzie działać. Ustaw sobie ten promień na 150 cm. Zobaczysz, że te elementy zdecydowanie się zmniejszą i teraz możesz sobie na przykład delikatnie wypchnąć, zrobić sobie jakieś pagórki. W kilku miejscach to można zrobić. Znowu sobie kliknę modelowanie i podniosę sobie delikatnie. Także to nie, że mam super wolny komputer, to wynikało z faktu, że on się planował przyciąć, on się planował zawiesić. I bardzo serdecznie dziękuję za to zrządzenie losu, że ktoś przypomniał o Control Save. Bardzo serdecznie dziękuję. Dobra, Piotr prosi o jeszcze raz o utworzenie terenu. W jaki sposób to robiliśmy? Pamiętajcie, zanim rozpoczniemy pierwszą kreskę, klikamy sobie od podstaw, zanim ją położymy, zanim po raz pierwszy klikniemy, wpisujemy odstępy siatki, to jest kluczowa kwestia. Wpisujemy 50 cm i dajemy Enter. Od tego momentu nasza siatka będzie miała 50 cm. Robimy pierwszą kreskę, czyli klikamy w pierwszym miejscu i lecimy sobie po zielonej. Wy tego nie będziecie widzieć, bo jest to strasznie cieniutka linia. I wpisujemy na przykład, że chcemy mieć 10-metrowe pole, czy 10 na 10 metrów, no to wpisuję sobie 1000 cm i mam w jedną stronę i teraz lecę sobie w drugą i tutaj też chcę mieć 1000. Czyli wpisuję jeszcze raz 1000 i mam tą siatkę zrobioną. Teraz jeśli chodzi o zaznaczenie pojedynczych elementów, w sensie odwrócenie powierzchni chociażby, to musimy wejść w edycję, bo nam się tworzy standardowo zawsze grupa. Zaznaczamy ją w całości, czyli trzy razy klikamy, prawy klawisz myszy, odwracamy płaszczyznę. I teraz jeżeli chcemy sobie poszczególne elementy zaznaczać, to po prostu robimy kratką zaznaczającą po prostu poszczególne elementy, które chcemy wypychać. I od tego miejsca po prostu robimy sobie edycję. Góra, dół, mamy nasz teren wymodelowany. No, także tyle, jeśli chodzi o modelowanie naszego ogródka. Słuchajcie, bo czas nam się kurcza, jeszcze czekają nas tekstury. Dobra, ja bym chciał jeszcze wygładzić sobie tą powierzchnię, która tu jest. Otóż mamy coś takiego jak funkcję zmiękczania krawędzi. Smooth, unsmooth, coś takiego po angielsku będzie. Więc generalnie rozwiniemy sobie w naszym zasobniku domyślnym taką funkcję zmiękczanie krawędzi. W Macach będzie to się działo prawdopodobnie okno zmiękczanie krawędzi. I teraz chciałbym, żebyście po pierwsze wygładzili wszystkie współpłaszczyznowe powierzchni, czyli klikamy sobie tutaj ptaszka przy tej funkcji. Automatycznie zobaczcie, nam ta funkcja, ona zmiękczy niejako
nasz model i jeszcze dodatkowo tym suwaczkiem możemy się pozbyć wszystkich elementów, które nas tutaj mogą drażnić. Tak, czyli zobaczcie, że powstała nam powierzchnia, która jest w pełni zaokrąglona. Ten prostokąt, który mam tutaj, on wynika z faktu, że po prostu moja grupa od wody po prostu jest troszeczkę za wysoko i ona mi tutaj no wyłazi, chyba że coś tu innego narysowałem. A moment. Ja coś tu porządnie skrzeniłem, słuchajcie. Zapomniałem nadać grubość mojej płytce i zrobiłem nie wiadomo co. Jeszcze raz wejdę sobie w edycję grupy. O, i teraz powinno być OK. Teraz mam grupę i grupę. Dobra. No to w porządku, słuchajcie, mamy teren, mamy widok za oknem tak naprawdę, no to teraz jakiej funkcji nie macie? Marcelina pyta i Sylwia pyta, nie macie sandboxa, tak? To zaraz wam chłopaki pomogą, mam nadzieję, że są obecni, zaraz wam powiedzą dokładnie, gdzie szukać, a zmiękczenia, jeszcze zmiękczenia szukacie. Na pasku z boku będziemy mieli zmiękczenie krawędzi jako prawdopodobnie gdzieś w oknie będzie siedzieć. Niestety nie mamy możliwości współdzielenia ekranu, ewentualnie mogę jeszcze sprawdzić sobie na jutro, przygotować jakieś screeny, żeby pokazać wam dokładnie jak się zmiękcza te krawędzie. No, dziękuję ci Dawidzie. Wytłumacz gdzie znajdą makowcy funkcję zmiękczania krawędzi, bo gdzieś to zaginęło. Teraz się zacznie. Dobrze, słuchajcie. Zapisujemy nasz plik. Ctrl S. I po pierwsze, dodamy sobie przeźroczystość do okien. Ponieważ nasze okna są ewidentnie zdecydowanie nie takie jak trzeba, bo nic przez nie nie widzimy. Więc żeby dodać przeźroczystość do okien, musimy dobrać się do poszczególnych grup. Czyli klikamy sobie, aż dobierzemy się do naszej grupy okna. Teraz zaznaczamy to okno w całości. I chciałbym, żebyśmy z materiałów wybrali sobie taki niebieskawy kolor. Poszukajmy sobie jakiegoś tam koloru. Niech to będzie taki super jasno niebieski i wylejmy sobie w to miejsce. I teraz no, nadal nie jest przeźroczyste. Oczywiście moglibyśmy wybrać materiał gotowy, szkło, bo mamy szkło gotowe w materiałach, ale ja bym chciał przekazać wam wiedzę, jak kontrolować wszystko to, co tu mamy. Więc teraz przechodzimy sobie do edycji w tych kolorach i zobaczcie, że na dole mamy coś takiego jak krycie. Możemy sobie to krycie po prostu zmniejszyć. No i ja skrzeniłem, bo coś mi tutaj nie działa. Materiał nie wylał się na cały model i tego krycia nie mam. Och. Dobra, jeszcze raz muszę się cofnąć. No. Dobra, dobrze, że mam model zapisany. Przywrócę sobie jeszcze raz. Wchodzę sobie do edycji tego elementu. Dobra, materiał i wylewamy sobie na ten element. I w tym momencie przechodzimy sobie do edycji i zmniejszamy krycie. Czyli widzimy tak naprawdę, jak zaczyna się zachowywać nasz materiał. Czyli mamy niejako kolor H01, który sobie przed chwilą stworzyliśmy. On ma taką niebieską poświatę. I w tym momencie jesteśmy w stanie sobie w naszym modelu zmieniać ten kolorek na przeźroczysty. Z tym, że tu musimy uważać, żeby nie wylać go na całą grupę, bo jak wylejemy na całą grupę, to nam futryny też się zrobią przeźroczyste. Czyli musimy wejść w edycję tej grupy poprzez dwukrotne kliknięcie i dopiero ten nasz kolor wylewać w ten sposób. Jak uruchamiać nasze narzędzie do wylewania kolorów? Oczywiście mamy do tego tutaj specjalistyczny przycisk, który nazywa się wypełnienie kolorem. Mamy skrót klawiszowy B, czyli bucket z angielskiego. Tak, czyli jesteśmy w stanie sobie, że tak powiem, zamienić nasz kursor w wiaderko z farbą. I kolejna rzecz, możemy sobie najzwyczajniej w świecie pobrać dany kolor do naszego wiaderka z farbą poprzez kliknięcie Alt. Zobaczcie, co się stanie, jak klikniecie Alt. W Macach zdaje się, jest to option, że zmieni wam się wasz przycisk na pipetkę i w tym momencie jesteście w stanie sobie kolor dany pobrać. Tak, czyli w tym momencie ten kolor wylądował nam w naszym wiaderku i wylewamy sobie, znowu tutaj zapomniałem otworzyć grupę, na te elementy, które chcielibyśmy, żeby ten kolor przyjęły. I mamy już tak naprawdę dodane wszystkie materiały związane z naszymi oknami. Dobrze, słuchajcie, to teraz tak naprawdę ja bym chciał,
użyć tekstury. I teraz użyjemy tekstury od naszego partnera, firmy Forbo. Użyjemy tekstury z pliku. W jaki sposób używać w ogóle tekstur z pliku? Ponieważ w SketchUpie mamy nie tylko możliwość importowania zdjęć jako zdjęć, w sensie takim, że mamy wtedy zdjęcie, mamy możliwość importowania tekstur z pliku. I teraz chciałbym, żebyśmy na podłogę w tym salonie, który tutaj mamy, wylali niejako teksturę z pliku. Czyli wchodzimy sobie w edycję tego naszego parteru, musimy ukryć pozostałą część modelu, czyli klikamy sobie Ctrl-U, niech tutaj nie będzie żadnych dystraktorów. I teraz na tą płaszczyznę chciałbym sobie wylać teksturę marmoleum. Tutaj wrzucimy sobie teksturę z pliku. Czyli otwieramy niejako tą naszą, ten nasz model. Ukrywamy pozostałą część modelu, no bo gdybyśmy go mieli w ten sposób, no to trochę byłoby to utrudnione. Więc ukrywamy sobie całą pozostałą część modelu i w tym miejscu importujemy sobie teksturę. Czyli klikamy sobie plik, importuj. I teraz mamy tekstury SketchUp, czyli trzeci katalog z dnia pierwszego będzie przechowywał nam naszą teksturę. Będzie to Forbo Flooring i to jest tekstura, która ma w sobie, i tutaj warto na to zawsze zwracać uwagę, wielkość. I teraz tak, zanim klikniemy importuj, ponownie sprawdzamy, upewniamy się, że nasz obrazek jest importowany jako tekstura, czyli wybieramy tutaj nie funkcję obrazu, tak jak robiliśmy to z tym podkładem JPG, tylko klikamy sobie w teksturę i importujemy do naszego pliku. Następnie po prostu rozciągamy sobie w naszym modelu i automatycznie, zobaczcie, SketchUp wypozycjonował mi tą teksturę w tym miejscu. Z tym, że pierwsza rzecz, nie mam 100% pewności, że ona jest w odpowiedniej skali, ponieważ jeżeli w teksturze znajdują się informacje o wielkości, dobrze jest mieć tę wiedzę, gdzie zmienia się tę wartość. Otóż wiem, że ta tekstura ma po swoim dłuższym boku jako fizyczny obraz 300 cm. Zatem musiałbym przejść do edycji tego materiału i tutaj maki się troszeczkę pomęczą, a w Windowsach będzie to stosunkowo proste. Otóż pobieramy sobie pipetką, tym naszym próbnikiem koloru, nasz materiał do zasobnika. I są dwie możliwości. Albo wybieramy sobie skrót klawiszowy B, następnie z Altem pobieramy sobie tutaj do zasobnika. Ewentualnie możemy po prostu użyć pipetki, czyli robimy sobie próbnik i najzwyczajniej w świecie pobieramy sobie do pipetki, z tym, że próbnik nam nie działa, bo jesteśmy w edycji. Jak wyjdziemy z edycji, to wówczas możemy sobie tego próbnika użyć. No i teraz klikamy sobie w edycja, mamy ten nasz materiał już dodany i zobaczcie, że na dole jest miejsce na wpisanie wielkości. I to miejsce na wpisanie wielkości możemy najzwyczajniej w świecie dokładnie wycyrklować z tym, co mamy podane w pliku. Jako że mamy w pliku, że tekstura ma 300 cm, no to na jej dłuższym boku podajemy sobie 300 cm. I w tym momencie, zobaczcie, tekstura nam się ładnie wyrównała do 300 razy 200. Oprócz tego, że mamy możliwość zrobienia tego tutaj, to jeszcze chciałem zauważyć, że pod prawym klawiszem doszło nam jedno menu. Standardowo tego menu nie ma. Zobaczcie, jak kliknę sobie na cokolwiek, prawy klawisz myszy, próżno mi tutaj szukać czegoś takiego jak edycja tekstur, ale jak sobie kliknę dwa razy i zaznaczę powierzchnię, na której wylana jest tekstura, to zobaczcie, że pod prawym klawiszem nagle pojawiło się menu kontekstowe tekstura. I dzięki temu możemy najzwyczajniej w świecie zacząć się bawić naszą teksturą. Możemy ją na przykład przesuwać, możemy ją obracać, do tego służy zielony przycisk, po prostu obracamy sobie wzdłuż konkretnej płaszczyzny. Jeszcze raz, jak importować w Macu. Plik, importuj, wybierasz zdjęcie, używasz jako tekstura i już. Dobra, i teraz kolejna rzecz, słuchajcie, mamy też inne przyciski. Jeśli chodzi o przycisk czerwony, taką czerwoną pineskę, to ona informuje nas o tym, gdzie jest początek danej tekstury. Starajcie się nie klikać, tylko przesuwać, tak? Bo jeżeli klikniecie, to możecie sobie nasz wybrany element przenieść w inne miejsce i na przykład element do pozycjonowania po prostu ułożyć sobie nie w narożniku, a na przykład w środku jakiejś tekstury. To będzie miało w sumie znaczenie, jeżeli będziemy układać sobie jakieś tekstury o kształtach nieregularnych, w sensie na przykład jeżeli w teksturze będzie jakaś heksa albo coś takiego, będziemy ją chcieli spozycjonować od innego narożnika niż, że tak powiem, ten naturalny, no to wówczas faktycznie to przenoszenie będzie przydatne. Ale w sytuacji, jeżeli chcecie tylko i wyłącznie przesuwać, obracać i skalować, to po prostu klikacie i przesuwacie. Klikacie, no, klikacie, obracacie, przesuwacie i tak dalej, i tak dalej. Z tym, że należy pamiętać o tym, że obracanie tekstury powoduje,
znaczy skalowanie, zmianę jej wielkości. Jeśli chodzi o dwa pozostałe pstryczki, które tutaj są, one służą do zniekształcania. Po pierwsze, czasami zrobimy zdjęcie i to zdjęcie będzie z perspektywą i tej perspektywy będziemy się chcieli pozbyć, no to tutaj mamy taki pstryczek, który nam umożliwia zmianę perspektywy naszego obrazka w jednym kierunku. Teraz, żebym nie skrzanił sobie tej tekstury, a tutaj będziemy mieli w drugim kierunku. Także jesteśmy w stanie sobie na przykład wyprostować zbiegi na zdjęciu. Może przydatne, może nieprzydatne, będziecie używać, to spoko, jak nie będziecie używać, też się w sumie nic nie stanie. No, w każdym razie naszą teksturę mamy już w tym momencie wypozycjonowania. Wychodzimy oczywiście Escape'em. No i słuchajcie, tutaj na te wszystkie fragmenty chciałbym też sobie wylać jakąś teksturę, niech to będzie ta tekstura betonu, czyli powtórzmy operację raz jeszcze, importujemy plik, importuj, następnie wybierzmy sobie beton, ważne jest, żeby była zaznaczona tekstura, klikamy import i wylewamy sobie ją na przykład do łazienki. Wielkość naszego betonu szacuję na jakieś 200 cm, czyli znowu załadowuję sobie tutaj do mojego zasobnika, no i wpisujemy 200 cm. Jeśli chodzi o maki, bo wy macie troszeczkę inaczej. Wy tak naprawdę, żeby edytować jakkolwiek teksturę, musicie przejść taką dość skomplikowaną procedurę. Otóż z materiałów musicie tutaj taką cegiełkę macie. Taka cegiełka to są moje materiały. Przejść do domku, żeby wyświetliły wam się wszystkie materiały w modelu i dopiero z tego miejsca macie możliwość kliknięcia prawym klawiszem na wasz materiał i kliknąć edytuj. I tam dopiero będzie się znajdować możliwość edycji materiałów. Ale brzydka podłoga. Katarzyna pisze, że nie ma opcji wyboru tekstury, są tylko rodzaje rozszerzeń. Chyba nie za bardzo rozumiem, co tam napisałaś, ale no na pewno jest. Przy importowaniu po zaznaczeniu, aha, dobra, już wiem, o co chodzi. Żeby zaznaczyć teksturę, plik importuj. No zobaczcie, tutaj nie ma możliwości wyboru rozszerzenia, ale kliknij w zdjęcie, zobacz co się stanie. Automatycznie będzie działać. W tym momencie to będzie tak funkcjonować, nie? Jest, tylko musisz wybrać zdjęcie. Tutaj w ten sposób to działa, że generalnie dopóki nie klikniesz w zdjęcie, nie będziesz miała możliwości wyboru tego elementu. No dobra, słuchajcie, no to troszeczkę się pobawmy w dekoratorów. Wrzućmy tutaj te nasze tekstury na pozostałe elementy w naszym modelu. I została nam jeszcze trawa, którą chciałbym, żebyśmy jeszcze wylali. Czyli tak naprawdę musimy sobie zaimportować teksturę na tą naszą powierzchnię, ale zanim to zrobimy i żeby móc to w ogóle zrobić, to musimy mieć dostęp do pojedynczej powierzchni. Dlaczego musimy mieć dostęp do pojedynczej powierzchni? Ponieważ na zamkniętą grupę nie mamy możliwości zaimportowania tekstury. Dlatego, żeby tutaj sobie zaimportować jakąś teksturę, musimy najpierw kliknąć dwukrotnie na naszą powierzchnię, a jeszcze dodatkowo, jako że jest to powierzchnia krzywa, to będziemy mieli problem z wylaniem tej tekstury. Aczkolwiek możemy spróbować, zobaczmy co się stanie. Robimy plik, importuj, zaznaczamy grass, B, diffuse i tak dalej, jak widać jest to materiał z V-Ray'a. Zaznaczam tutaj tekstura i robię import. Wylewam sobie w to miejsce i zobaczcie, że wylało mi się tylko i wyłącznie na pojedynczy trójkąt. Dlaczego tak się stało? Ponieważ mój model nie jest płaszczyzną. On jest zbudowany z mniejszych trójkątów. Jest to model pochodzący z ukształtowania powierzchni, zatem zbudowany jest z mniejszych fragmentów. I teraz, żeby podejrzeć te fragmenty, zobaczcie. Kliknijcie sobie H na waszych klawiaturach, a nie, przepraszam, Ctrl H, tak, bo zrobiliśmy sobie Ctrl H. Teraz dopiero widzimy, z czego nasz model jest zbudowany. Tak, jak sobie znowu klikniemy Ctrl H, czyli włączymy, wyłączymy geometrię ukrytą. Ci z was, którzy nie byli, tą opcję mają widok geometria ukryta i ona się tutaj znajduje. Tak, czyli jesteśmy w stanie sobie dokładnie wyświetlić, z czego ten nasz model jest dokładnie zbudowany. Także nawet jak sobie zrobimy zmiękczanie krawędzi, to jesteśmy w stanie podejrzeć sobie niejako, z czego ten nasz model jest zbudowany i w jaki sposób możemy manipulować siatką. Dobra, słuchajcie, no to teraz chciałbym tą teksturę trawy wylać na cały mój model. Zatem wybieram sobie próbnik tekstur, zaznaczam, mam tutaj tą trawę. Oczywiście mamy też informację, że ona ma mieć wielkość 20
200 cm, zatem zmieniam tę wartość w tym miejscu na 200. OK. I teraz, żeby wylać na całość, to co mam tutaj klikać pojedynczo? Otóż nie. Wystarczy, że wyłączę geometrię ukrytą i po prostu wyleję sobie w tym miejscu. No to co, słuchajcie, zostało nam jeszcze tutaj wylanie tej tekstury w to miejsce. I z tego co widzę, tekstura nawet się porządnie wylała, nie ma z nią problemu, a myślałem, że trzeba będzie to zrobić. No to zostało nam jeszcze tutaj wylanie wody, możemy tą wodę wybrać sobie z gotowych materiałów, które tutaj mamy. Gdzieś tu było coś takiego jak woda, tylko dajcie mi to znać, na samym dole jest materiał wody. I tutaj mamy, zobaczcie, basen jasny, jeszcze z takim przecięciem. To oznacza, że w materiale będziemy mieli dodaną przeźroczystość. Także jeśli chodzi o tego typu elementy, no to jak najbardziej, zobaczcie, w prosty sposób je sobie, no dobra, w prosty, to jest w cudzysłowie, ale w stosunkowo prosty sposób tworzymy sobie poszczególne elementy, nie wykorzystując w ogóle pluginów. Tutaj to jest kluczowe zagadnienie, że myśmy w tej scenie nie wykorzystali ani jednego pluginu. No może ukształtowanie powierzchni, ale ukształtowanie powierzchni siedzi sobie standardowo w modelu SketchUp. I w zasadzie, jeśli chodzi o tekstury, to o jednej rzeczy jeszcze warto byłoby powiedzieć. Jak wyłączyłeś geometrię ukrytą, jaka jest wartość tekstury w DPI? Na przykład 4096, a SketchUp są w centymetrach. Jeśli chodzi o tekstury, no to w SketchUpie masz możliwość wyświetlania tylko i wyłącznie tekstur w centymetrach. I no trudno mi powiedzieć, jaka jest dokładnie rozdzielczość. Zwykle przyjmujemy, że 1 mm to jest 1 piksel. I wówczas, jeżeli masz jakąś teksturę, która ma, powiedzmy, wielkość tekstury na... No nie, no to nie jest, nie ma jednoznacznej odpowiedzi tak naprawdę. Jeśli chodzi o dobre jakościowo tekstury, no to tutaj zawsze jest tak, że to nam rośnie wraz z jakością, ale znowu też rosną nam te pliki. Zwróćcie uwagę na to, że pliki, które dla Was przygotowałem, ważą prawie po 1 giga. I znakomita większość rzeczy, która tam siedzi, to wcale nie są geometrie, chociaż też są takie grube geometrie tam, bo kanapa też waży tam chyba 60 mega. Ale właśnie, materiały ważą najwięcej. I w tym miejscu muszę powiedzieć, że w zależności od tego, co chcecie osiągnąć, takie materiały w zasadzie należałoby stosować. Optymalizowanie materiałów też ma duże znaczenie w sytuacji, kiedy chcemy sobie naszą scenę lekko odchudzić, żeby na przykład przerzucić ją na innego kompa, albo żeby nasz render szybciej startował, bo to też ma duże znaczenie. Marta pyta, czy można importować siatki terenu z geoportalu. Oczywiście, że tak. Można bezpośrednio z map Google nawet importować siatki terenu i bez problemu to działa. Także, no, ale o tym mówimy na szkoleniach już bardziej niż na warsztatach, więc generalnie tutaj zapraszam na stronkę szkoleniaprogrupa.com. Tam znajdziecie ofertę na szkolenia, kiedy się odbywają. W ogóle wracamy do szkoleń stacjonarnych, co uważam jest super, bo wreszcie się z Wami zaczniemy spotykać, a nie będę gadał do aparatu, co też nie jest złe, ale generalnie tęsknię za Wami, także. Dobra, słuchajcie, Ctrl-S, dobry pomysł, zapisujemy. Zanim skończymy jeszcze ten dzisiejszy dzień, to jeszcze chciałem Wam powiedzieć o bardzo fajnej funkcji, która jest dostępna w V-Rayu. Mianowicie element, który pozwala nam pozycjonować teksturę nawet na obłych elementach. Jeżeli stworzymy sobie jakiś element, to może zanim rozpocznę mówić o tym, to zapiszmy sobie nasz plik i otwórzmy plik z czwartego katalogu. Gdzie pobiera się siatki terenu z map Google? Tekstury na modelach. Otwórzmy sobie, tutaj mamy pliczek. Jest to krzesło od Mikadoni. Klikamy sobie otwórz. Bardzo fajnie zrobiony model, swoją drogą szapoba, bo naprawdę jest bardzo szczegółowy, bardzo dokładny. No i tutaj słuchajcie, wyświetlenie geometrii ukrytej pozwoli nam podejrzeć, z czego on jest zrobiony. On też tutaj jest zrobiony z takiej drobnej siateczki. I co jest fajne, po rozbiciu mamy dostęp do poszczególnych elementów naszego modelu. Ja bym na ten model tego krzesła chciał zaimportować gotowy materiał, który macie w tym samym katalogu, w którym jest to krzesło. Zatem zaimportujmy sobie ten materiał na siedzisko, czyli klikamy w plik, importuj, a następnie z tego samego katalogu, w którym siedzi krzesło, mamy fabric, a diffuse i tak dalej. I teraz importujemy sobie koniecznie jako tekstura, nie jako obraz, tylko jako teksturę, i wykładamy sobie na kawałeczek naszego siedziska. Standardowo mamy taką sytuację, że nasza tekstura wylała się tylko na jeden trójkącik. Tym się raczej nie przejmujemy.
No ale teraz pobieram sobie moją teksturę do zasobnika i wylewam na całość. I co tu mi się stało? Przede wszystkim moja tekstura jakoś tak się dziwnie poukładała. Otóż po pierwsze, zobaczmy jakie ona jest wielkości. Ona ma w tej chwili w moim przypadku 12 cm, a z tego co widzę powinna mieć 20, więc ja ją sobie powiększę. Ok. No ale już tutaj coś się dzieje nie tak. Widzimy, że ta tekstura jest w moim przypadku tak jakoś tak dziwnie poukładana. No i teraz, oczywiście, słuchajcie, moglibyśmy w SketchUpie użyć takiej fajnej funkcji, która się nazywa geometria ukryta. I teraz, żeby zachować ciągłość pojedynczych elementów, wystarczyłoby pobrać daną z pierwszej krotki i wylewać na poszczególne elementy. Ale to nas doprowadzi do szału. Nie używajmy tej drogi, nie idźmy w tym kierunku. Aczkolwiek nie ukrywam, że czasami z tego korzystam, bo automatyczne rozmieszczanie tekstury nie zadziała zbyt dobrze. Mamy na to plugin, który się nazywa SketchUV, ale o pluginach mówimy na warsztatach Pro. A tutaj użyjemy sobie wbudowanej w V-Raya funkcjonalności, która nazywa się Tripranal Projection World. To jest przycisk, który mamy w V-Ray Utilities. To jest element, który pozwoli nam spozycjonować naszą teksturę. I kliknijmy sobie w Tripranal, za długo już gadam. Triplanar Projection World. Czyli to jest czwarta ikonka od lewej. Zobaczcie, jak ta nasza tekstura ułoży się na naszym modelu. Przynajmniej powinna się ułożyć. Zobaczcie, automatycznie odzyskaliśmy całkowicie ciągłość naszej tekstury. Ona jest ułożona z automatu. Nie użyliśmy żadnego pluginu. Tak naprawdę wykorzystaliśmy tylko i wyłącznie narzędzia właśnie dostępne w V-Rayu i SketchUpie. No dobra, no to teraz pobieramy sobie tą teksturę i wylewamy na pozostałe elementy. I tu podobna sytuacja, jeżeli Wam się porozjeżdża to wszystko, a ewidentnie mi się porozjeżdżało. Czasami są takie mignięcia po rozcinanej geometrii. Jeżeli tak się u Was zdarza, bardzo pomocnym przyciskiem jest Shift Z. I Shift Z resetuje Wam kamerę i w tym momencie wszystko jest OK. No to znowu, na siedzisku klikamy sobie Triplanar Projection World i automatycznie bardzo ładnie nam się ta tekstura zacznie układać. Oczywiście mamy kilka różnych rodzajów ułożeń tej tekstury. Mamy na przykład na elementach obłych. Możecie się tutaj troszeczkę pobawić w sprawdzenie, czy ta tekstura na przykład Wam się dobrze zacznie układać w innych rodzajach. Akurat tutaj spherical nie działa zbyt dobrze. Zdecydowanie triplanar działa najlepiej. Tekstury możemy obracać jak najbardziej. Słuchajcie, robiliśmy to z podłogą Forbo na pierwszej scenie, gdzie zaczynaliśmy z teksturą się bawić. Tekstury możemy obracać. Także jak najbardziej to działa. No dobra, no to słuchajcie, wylejemy sobie jeszcze naszą teksturę na oparcie i na obszycie. Jeśli chodzi o nóżki, to użyjemy sobie standardowych materiałów. Tutaj jeszcze mamy, widzę, troszeczkę pochrzanioną tę kierunkowość. No to klikamy sobie jeszcze raz Triplanar Projection World. Automatycznie nam to na siedzisku się bardzo ładnie ułoży. Uważam, że stosowanie tego typu trików jest jak najbardziej potrzebne. Tutaj, to znaczy nie jest to jakaś tajemna wiedza, aczkolwiek bardzo wielu ludzi na przykład nie wie, że wszyscy oczywiście od razu instalują SketchUV i działają ze SketchUV, bo SketchUV akurat bardzo fajnie działa, jeśli chodzi o tekstury, a z tym, że znowu nie pilnuje wielkości. To jest znowu też troszeczkę wada SketchUV. No, ale jeśli chodzi o pozycjonowanie tekstur już z tymi narzędziami, które mamy dostępne, uważam, że mega pomocne narzędzie jest, jeśli chodzi o V-Raya. Pozwalam te tekstury bardzo ładnie ułożyć i bezproblemowo tutaj wrzucać informacje. Dobrze, słuchajcie, no to na nóżki jeszcze wrzućmy sobie jakiś czarny kolor, czy przechodzimy sobie do kolorków. Szukam sobie tutaj kolorów. Gdzie tu są kolory? Tu są kolory. I mój ulubiony M06, na którym zawsze prowadzę zajęcia. Zróbmy sobie jakieś ciemno-szare tutaj nóżki. I słuchajcie, według mojej opinii udało się zrobić naprawdę całkiem zacnie wyglądające krzesło, które ma już teksturę. Oczywiście nie ma tych warstw materiałów PBR. Materiałami będziemy się bawić dopiero w piątek. Aczkolwiek widzicie, że to krzesło, no nie powstydziłbym się go nawet bez wizualizacji. Możemy je naprawdę wykorzystać w naszych modelach i wygląda naprawdę
godnie. Także myślę, że tutaj warto właśnie szukać modeli dobrych jakościowo. Co prawda ten model został zaimportowany do SketchUpa z innego systemu, bo on był zrobiony, zdaje się, w 3ds Maxie. Aczkolwiek, no właśnie, jeśli chodzi o dobrze zrobione modele, to pamiętajcie, że one z bliska wyglądają naprawdę mega dobrze. W sytuacji, kiedy powiedzmy robimy jakąś scenę, gdzie rzeczy na pierwszym planie są wysokiej jakości, to już cała scena też jest fajna w odbiorze. Bo pamiętajmy, że w V-Rayu mamy możliwość chociażby regulacji głębiostrości, co za tym idzie, modele pierwszoplanowe skradną wszystkie szczegóły, a tło może być tylko tłem. Także tutaj pod tym względem akurat, jeśli chodzi o wizualizację w V-Rayu, też można fajne efekty osiągnąć właśnie na podstawie modeli dobrej jakości. Czy możecie dostać projekt wykonany przeze mnie? Nie zdążyłem wszystkiego zrobić, a chciałabym być... Dobra, Gosiu, pliki są dostępne. Wszystko to, co robię, robię, powiedzmy, jest już zrobione dawno z wyprzedzeniem. Wy te modele macie już dawno u siebie. Także jeżeli pobraliście pliki z kolejnych dni, czyli dzień 2, dzień 3, to te wszystkie pliki, one są już u Was na komputerach. Także się nie musicie martwić, to macie już dostępne. Także to, co ja teraz narysowałem, już macie u siebie, jeżeli to ściągnęliście. Czy jest jakaś inna wtyczka niż Transmutter, jeśli chodzi o importowanie OBJ-ów? No chociażby, jak mu tam jest? QuadFace Tools. QuadFace Tools umożliwia importowanie OBJ-ów standardowo. Zobaczcie, że ja tutaj funkcję importowania OBJ-ów mam. Mogę sobie najzwyczajniej w świecie z wybranych typów wybrać OBJ, czego standardowo nie macie, z tego co pamiętam. Gdzie tu jesteś OBJ-cie? SKP gdzieś tutaj był. Jest tutaj OBJ. Mamy możliwość wyboru tutaj OBJ-a. Więc generalnie, jeżeli zainstalujecie sobie taką wtyczkę, która się nazywa QuadFace Tools, automatycznie tego OBJ-a możecie bezpośrednio w samym SketchUpie importować. Z tym, że jest to najwolniejsza z metod. Bo jeśli chodzi o import w samym SketchUpie OBJ-ów, no to niestety trwa to strasznie długo. No, także wracając... Czy V-Ray Next też jest głębiostrości? Tak, jest, oczywiście. Jak w Macu rozciągnąć teksturę na całą płaszczyznę? Słuchaj, jak sobie zaimportujesz teksturę na pojedynczy trójkąt, już pokazuję, ja sobie usunę materiał. O, też bardzo dobry przycisk, polecam stosować. Usuń wszystkie materiały, remove all materials. Po kliknięciu w to automatycznie zostanie materiał usunięty z zaznaczonej powierzchni. I teraz ja sobie wyleję na pojedynczy trójkącik. Czyli jeżeli utknęłaś w takim miejscu, muszę odznaczyć wszystkie elementy. O. Utknęłaś w takim miejscu. No, pobierz się. OK, po zaimportowaniu tekstury, to żeby teraz tą teksturę w całości sobie zaimportować na całą powierzchnię, to musisz oczywiście pobrać ją do zasobnika i po prostu wylać na całą powierzchnię z wyłączoną geometrią ukrytą. I w tym momencie właśnie trzeba zastosować sobie jeszcze ten trik związany z układaniem tekstur na płaszczyźnie poprzez użycie funkcji triplanar projection world. Jak usunąć geometrię ukrytą w obiektach? Wystarczy, że klikniesz jeszcze raz geometria ukryta. Włącza się ona i wyłącza. Słuchajcie, nie traćmy więcej czasu, bo ja szanuję Was czas i pewnie macie jakieś plany na dzisiaj, jako że czas dzisiejszych zajęć dobiegł końca. Mam nadzieję, że widzimy się jutro punktualnie o 10. Ja staram się być zawsze punktualnie o 10. Jak mi tylko tutaj zegarek w laptopie pokaże 10, to zawsze wchodzę do Was. Czata odpalamy mniej więcej pół godziny wcześniej, więc jak macie jakieś ważne pytania, które Was nurtują... Pytania po prostu będą trwały jeszcze pewnie długo. No, w każdym razie czat będzie dostępny dla Was, będziemy starać się go czytać. Jeżeli będą jakieś takie kluczowe pytania, które faktycznie warte będą przytoczenia, to będę się starał jeszcze do nich odnieść na samym początku. Tymczasem bardzo Wam serdecznie dziękuję za dzisiejszy dzień. Widzimy się jutro punktualnie 10. Do zobaczenia, trzymajcie się. No, się pożegnałem bez siebie, nie było mnie widać, ale to nic. Raz jeszcze. Cześć.